Na początek przypomnienie, dziś w nocy zmieniamy czas na letni. Przestawiamy zegar z drugiej na trzecią, a tym samym śpimy o godzinę krócej. Justyna Janus-Konarska, witam i zapraszam na prognozę pogody, w której tym razem znów zagości zima. Jutro pogodę kształtować będzie Zatoka Niżowa związana z niżem z nadmorza Barentsa o imieniu Marejkę, której towarzyszyć będzie chłodny front. Z kierunków północnych popłynie zimne arktyczne powietrze. Czarnomorskie ciepło pozostanie jedynie na południowym wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy od 3 do 14 stopni, ale w drugiej połowie dnia zacznie się ochładzać. A teraz już Dolny Śląsk. Noc w naszym regionie wietrzna i pochmurna ze słabymi opadami deszczu. W Sudetach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Zimniej od 1 do 5 stopni. Niedzielny poranek również przywita nas pochmurnym niebem i opadami deszczu w górach śniegu. Po południu już wszędzie opady mieszane i chłodniej. Od 5 stopni w Jeleniej Górze do 8 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1004 hektopaskale. Wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a biometr i warunki na drogach niekorzystne. Aż trudno uwierzyć w tak drastyczną zmianę pogody. Kolejne dni również będą zimne, z deszczem i śniegiem. A my życzymy Państwu spokojnego wieczoru z troszkę krótszą nocą. Do zobaczenia.